Marek Siwik, KP Sport. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Futsal Raportu, gdzie tym razem podsumujemy już ostatnią kolejkę rundy zasadniczej Futsal Ekstraklasy, a więc kolejkę 22. Za nami 6 kolejnych spotkań, gdzie tym razem trzykrotnie zwyciężali gospodarze, a trzykrotnie goście. Łącznie bramek padło aż 21, a właściwie tylko 29, gdyż przypomnijmy, że w poprzedniej kolejce padło ich aż o 25 więcej, 54. Tym razem gospodarze strzelali mizernie tylko 11 razy, zaś goście aż 18 razy pokonywali bramkarza rywali. Najmniej bramek w tej kolejce padło w trzech halach, w Głogowie, w Gliwicach, a także w Szczecinie. Natomiast najwięcej, 8 bramek, zobaczyli kibice w Rudzie Śląskiej. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Marcin Mikołajewicz, zawodnik FC Toruń. Trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców w tej kolejce. Podsumujmy pierwsze spotkanie minionej kolejki. Jedziemy do Chorzowa. Tam Klirek spotkał się z rekordem Bielsko-Biała. Obie drużyny cały czas miały w sobie coś do udowodnienia w tych rozgrywkach. Klirek walczył o to, aby nie grać w meczu barażowym, natomiast rekord po porażce z Gattą liczył, że wróci na drugie miejsce w tabeli i wystąpi w wielkim finale. Mecz rozpoczął znakomicie się dla drużyny gości. Pierwszą bramkę zdobył Michał Marek i rekord prowadził 1-0. Parę minut później padła druga bramka dla rekordu za sprawą gola Łysonia. Minutę później Douglas wpisał się jako trzeci na listę strzelców, a czwartą bramkę parę minut później dołożył Machura. I jeszcze przed końcem pierwszej połowy zobaczyliśmy kolejne gole. Najpierw Wachuła i było już 5-0 dla rekordu, a jeszcze przed gwizdkiem bramkę dla Klireksu honorową zdobył Paweł Budniak. W drugiej połowie już nie zobaczyliśmy wiele goli, jednak wynik jeszcze się zmienił za sprawą bramki Romana Wachuły, który ustalił końcowy wynik spotkania na 6-1. Tym samym rekord w Chorzowie zdobywa cenny komplet punktów, dający mu jeszcze wirtualne szanse na grę o finał. Natomiast Klirek już mógł być pewien tego, że wystąpi w kolejnych meczach barażowych o utrzymanie w futsal Ekstraklasie. Przenieśmy się teraz na halę przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. Tam Pogoń 04 spotkała się z zespołem AZS-u Uś Katowice w meczu, o który miał jeszcze ważyć awans do wielkiego finału zespołu ze Szczecina. Katowiczanie próbowali długo odeprzeć ataki Pogoni, jednak nie powiodła się ta sztuka. Już w 10 minucie Adam Jączyk zdobył bramkę na prowadzenie dla portowców. Długo ten wynik się utrzymywał, jednak w drugiej połowie Szamoti do pustej bramki skierował piłkę i podwyższył wynik spotkania na 2-0. Jeszcze w końcówce bramkę honorową w tym meczu zdobyli Katowiczanie za sprawą Tomasza Dury. I takim oto wynikiem 2-1 zakończyło się spotkanie w Szczecinie, dające tym samym awans do finału Pogoni 04 Szczecin. Natomiast Katowiczanie, no już od poprzedniej kolejki wiedzą, że niestety w przyszłym roku zagrają prawdopodobnie w rozgrywkach pierwszej ligi. Przenosimy się teraz na halę Halemba w Rudzie Śląskiej. Tam Gwiazda spotkała się z drużyną Gatty Active z Duńska Wola. Pierwszy zespół futsal Ekstraklasy grał z ostatnim, no i cóż można było powiedzieć, mecz już o żadną stawkę, Gatta pewna gry w finale, już z Pogonią 0-4 Szczecin, natomiast Gwiazda już dawno relegowana do pierwszej ligi, zatem faworytem w tym meczu mógł być tylko zespół gości. I tak też się stało, od samego początku Gatta narzucała tempo gry i jako pierwsi gracze ze Zduńskiej Woli zdobyli bramkę, na listę strzelców wpisał się już w czwartej minucie Michał Szymczak. Kolejną bramkę w 5 minucie dołożył Szybczyński, było już 2-0. Wtedy jednak z odpowiedzią przyszli zawodnicy Rudy Śląskiej. Heblik zdobywa bramkę kontaktową na 2-1. Jednak przed końcem pierwszej połowy kolejną bramkę dla Gatty zdobywa Marciniak w 13 minucie i takim stosunkiem 3-1 kończy się pierwsza część meczu. W drugiej połowie znowu znakomite otwarcie z Duńsko-Wolan. Czwartą bramkę zdobywa Marciniak i powiększa prowadzenie Gatty. Kolejne bramki jednak zdobywają gracze Gwiazdy. Najpierw na 4-2 bramkę zdobywa Hasse. Kolejnego gola na 4-3 zdobywa Krzymiński, a w ostatniej minucie bramkę na 5-3 strzela Sobalczyk i tym samym ustala wynik meczu, dający kolejne 3 punkty Gatcie, która umacnia się na fotelu lidera futsal Ekstraklasy. Czas, abyśmy wyjątkowo odwiedzili halę Arena Toruń, gdzie drużyna FC Toruń spotkała się z zespołem GAF Omega Gliwice. Torunianie na pewno chcieli przed liczną publicznością udowodnić, że piąte miejsce nie jest przypadkiem w ich wykonaniu w tegorocznym sezonie, natomiast GAF Omega pewny już utrzymania w lidze mógł ewentualnie dodatkowo zdobyć cenne wyjazdowe 3 punkty.
Mecz ten rozpoczął się bardzo zacięcie. Żadna z drużyn w pierwszej połowie nie trafiła do bramki. Dopiero w drugiej części meczu wynik otworzył Marcin Mikołajewicz, dając prowadzenie drużynie gospodarzy 1-0. Kolejną bramkę ten sam zawodnik Mikołajewicz zdobywa, podwyższając prowadzenie FC Toruń na 2-0. W kolejnych akcjach jednak do głosu dochodzili gracze z Gliwic. Bramkę na 2-1 zdobył Lutecki i parę minut później znakomitym strzałem z dystansu podpisał się Pałciak, dając remis 2-2. I gdy wszyscy już myśleli, że podziałem punktów zakończy się to spotkanie, to w ostatniej minucie spotkania Marcin Mikołajewicz strzela do bramki, dając cenne 3 punkty gospodarzom i FC Toruń wygrywa przed własną publicznością 3-2. Czas, abyśmy przenieśli się do Głogowa. Tam KGHM Euromaster Chrobry spotkał się z zespołem Red Devils Chojnice. Chojniczanie pewni już czwartego miejsca, przyjechali tylko na dobry mecz sparingowy, na dobrą sprawę, do Głogowa. Natomiast KGHM Euromaster cały czas w walce o to, aby nie spaść na miejsce barażowe, chociaż po porażce Clearexu było już pewne, że KGHM Euromaster utrzyma się w futsal ekstraklasie. Tym samym mecz rozpoczął się niezwykle zacięcie. Dopiero po kilkunastu minutach pierwszą bramkę dla drużyny z Głogowa zdobywa Jacek Sander, dając cenne prowadzenie gospodarzom. Jednak w drugiej połowie dobrze rozpoczęli mecz Chojniczanie. Kubiszewski doprowadził do wyrównania i było 1-1. I taki wynik utrzymywał się do 40 minuty, kiedy to udało się Głogowianom zdobyć bramkę dającą zwycięstwo 2-1 za sprawą autorstwa Daniela Lebiedzińskiego. Bardzo wyrównany mecz, bardzo zacięty i cenne 3 punkty zdobyte przez Głogowian, które dają im pewne utrzymanie. Natomiast jeśli chodzi o Red Devils, to trzecie miejsce wiadomo, że grają z rekordem Bielsko-Biała. Czas, abyśmy podsumowali ostatni mecz tej kolejki telewizyjny, który miał miejsce w hali Łabędź w Gliwicach. Tam też NBIT spotkał się z drużyną Red Dragons Miewy. Mecz ten miał tylko wagę dla Red Dragons, który musiał zdobyć punkty, aby być pewny uniknięcia gry w barażach po tej kolejce. NBIT cały czas grający bez Łukasza Groszaka nie mógł być uznany za faworyta w tym spotkaniu. I od samego początku właśnie Red Dragons objęło prowadzenie. Pierwszą bramkę zdobył dla drużyny gości Adam Wachoński. Kolejną bramkę ponownie zdobyli w tym meczu gracze z Pniew i jeszcze raz na ze strzelców już w drugiej połowie wpisał się Adam Wachoński, a jeszcze parę minut później Błaszczyk dołożył trzeciego gola i tym samym Red Dragons Pniewy ku uciesze swoich kibiców w Pniewach zdobywa cenne 3 punkty w Gliwicach. Dzięki temu spokojnie plasuje się na 7 pozycji w futsal ekstraklasie, a NBIT już przed tym meczem był pewien tego, że skończy sezon na miejscu 6. Zatem zerknijmy jeszcze szybko na tabelę. Tutaj niewiele zmian na czele Gatta, która w finale spotka się z Pogonią 04 Szczecin. W miejsce 3-4 zajmuje rekord i Red Devils Chojnice. Te drużyny zagrają jeszcze o brąz w tegorocznych rozgrywkach. Natomiast w barażu z zespołem Hejro Rzeszów lub MOK Słoneczny Stok Białystok spotka się Clearex Chorzów, a w pierwszej lidze w przyszłym roku prawdopodobnie zobaczymy drużyny AZS-u Uś Katowice oraz Gwiazdy Ruda Śląska. Tak wygląda tabela na zakończenie sezonu zasadniczego. Najlepszym strzelcem po sezonie zasadniczym jest bez zmian Aleksander Bondar, Ukrainiec z Red Devils Chojnice, strzelił w 22 meczach 29 goli. Czas, abyśmy pokazali najładniejszą bramkę 22 kolejki, a jest nią gol Maksyma Pałciaka w meczu pomiędzy FC Toruń a GAF Omega Gliwice. Znakomity strzał z dystansu i bez szans tym razem Nikolaj Naagu. Na koniec tradycyjnie nominujemy najlepszą piątkę minionej kolejki, a w bramce nie może zabraknąć tym razem Michała Kałuży, który znakomicie zagrał w meczu przeciwko Clearexowi Chorzów, tracąc tylko jedną bramkę w tym spotkaniu. Dalej na pewno w polu musi zagrać Marcin Mikołajewicz, w końcu 3 razy pisał się na listę strzelców w tej kolejce, a także Adam Wachoński, który dwukrotnie dał gola Red Dragons Pniewy. Oczywiście Roman Wachuła, znakomity występ w barwach rekordu Bielsko-Biała, a także Daniel Lebiedziński, który miał bardzo duży wkład w zwycięstwo KGHM Euromaster Chrobry Głogów w meczu przeciwko Red Devils Chojnice, dając zresztą decydującą bramkę w tym spotkaniu. Tak prezentowałaby się najlepsza piątka minionej kolejki. To już wszystko, jeśli chodzi o odcinek Futsal Raportu podsumowujący 22 kolejkę. Z tego miejsca zapraszam jeszcze na 2 kolejne odcinki, gdzie podsumujemy mecze o pierwsze miejsce i o trzecie miejsce, a także mecze barażowe o futsal ekstraklasę, a także na odcinek specjalny, gdzie podsumujemy całe rozgrywki pod względem konkretnych osiągnięć drużyn, a także zawodników, gdzie też wybierzemy sobie najlepszą piątkę sezonu, najlepszego gracza, a także najładniejszą bramkę minionego roku.
To tyle. Zapraszam do komentowania na Facebooku, na Twitterze, a także subskrybowania naszego kanału YouTube. Dziękuję ślicznie i zapraszam na kolejne relacje z futsalu, a także Futsal Raport w KP Sport.